Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie w moim programie O co chodzi? Dzisiaj telewizja Bielsat podała informację, która powinna trafić na czołówki wszystkich mediów w Polsce, a tymczasem nikt, prawie że poza telewizją Bielsat, najwyższym czasem i moją skromną osobą jej nie zauważył. Telewizja Bielsat podała informację, że w Polsce polska armia szkoli ochotników dywersantów do walki z reżimem Łukaszenki. Tak to dosłownie brzmi. Szokująca zupełnie informacja. Z tego wynika, że jakaś grupa ludzi jest szkolona wojskowo po to, żeby dokonać, nie wiem, przewrotu na Białorusi, albo po to, żeby zastrzelić Łukaszenkę, albo po to, żeby jakiś zmian, może zamach stanu przeprowadzić, albo coś innego. I że ta grupa ludzi jest szkolona gdzieś, nie wiemy gdzie, tego nie podano, na polskim poligonie, nie wiadomo którym i nie wiadomo dokładnie w jakich okolicznościach, nieznane są szczegóły, to wszystko jest objęte tajemnicą. Polski rząd w ogóle się do tej informacji nie odniósł, co też jest dość znamienne, a sprawa wydaje się być niezwykle wielkiej wagi, bo to jest rzecz, która może nas wciągnąć de facto na wojnę z Białorusią, czyli na wojnę z Rosją, co w sytuacji konfliktu wojennego ukraińsko-rosyjskiego jest dla Polski śmiertelnym niebezpieczeństwem. Dlaczego ja podkreślam, że tą informację podała telewizja Bielsat? Bo telewizja Bielsat to jest takie dziwne ogniwo rządowej propagandy, bo to jest telewizja opłacana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, z budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czyli z budżetu państwa, czyli z budżetu podatnika. I ona tak naprawdę skupia się na opluwaniu Łukaszenki. To jest telewizja, której w Polsce de facto nikt nie ogląda prawie, że która tam jakieś audycje gdzieś tam w niskiej oglądalności gdzieś tam emituje, no jest adresowana do Białorusinów, Ukraińców, Rosjan mieszkających w Polsce i jej głównym celem jest opluwanie Łukaszenki. Nie byłoby w tym nic złego, bo przecież w demokratycznym państwie, gdzie istnieje zasada wolności słowa, można sobie opluwać prezydenta innego państwa, tylko zło polega na tym, że jest to telewizja opłacana z pieniędzy państwowych, czyli z MSZ-u, co ma kilka negatywnych stron. No, po pierwsze taką, że to wyznacza, jaka jest polityka MSZ-u, czyli jeżeli i całego państwa, czyli jeżeli telewizję Bielsat jawnie antyłukaszenkowską sponsoruje MSZ, czyli państwo, to państwo w ten sposób udziela legitymacji dla linii programowej głoszonej przez tą telewizję. Czyli można powiedzieć, że ta telewizja przedstawia informacje, które są państwu polskiemu wygodne, a nie przedstawia tych, które są niewygodne. Więc obraz, przekaz tej telewizji jest zgodny z przekazem rządu, nawet jeśli rząd się do tego nie przyznaje. Druga rzecz jest taka, że ta telewizja zatrudnia samych swoich, bo jej szefową jest pani Agnieszka Romaszewska-Guzy, córka nieżyjącego świętej pamięci już senatora Romaszewskiego, pani, która jest jedną z takich naczelnych rusofobek w Polsce. Więc tam nie wiadomo na jakich zasadach zatrudniono samych swoich z PiS-u, ale to już jest mniejsza szkodliwość, to już mniejszy zły skutek w porównaniu z tym, co źle robi ta telewizja. No, a trzecia kwestia jest taka w zasadzie najważniejsza, że to daje pretekst do jeszcze większej eskalacji konfliktu między Polską a Białorusią, co jest zupełnie bez sensu. Ja w ogóle byłem przeciwnikiem powoływania telewizji Bielsat i jej funkcjonowania. Ja uważam, że niewiele w historii ostatnich lat tej postokrągłostołowej Polski jest pomysłów tak głupich, jak właśnie ta nieszczęsna telewizja Bielsat, bo zwróćcie Państwo uwagę, że to jest pomysł, który za pieniądze polskiego podatnika ma realizować politykę szczucia przeciwko prezydentowi obcego państwa. Ja jestem od zawsze zwolennikiem polityki pragmatycznej, to znaczy polityka zagraniczna, ona musi być ukierunkowana na osiąganie pewnych celów korzystnych dla państwa, na wyciąganie korzyści, a nie na pieprzenie o demokracji albo o prawach człowieka albo o czymś jeszcze innym. W amerykańskiej polityce jest taka zasada, mów o sprawiedliwości, jeżeli to jest zgodne z realizacją twojego interesu, to znaczy jeżeli obalamy gdzieś tam dyktatora, to mówimy, że jest zły, że jest niedemokratyczny, ale to retoryka idzie za działaniami, a nie odwrotnie.
W Polsce powinno być tak samo. Telewizja Bielsat, która się właśnie zajmuje programowo opluwaniem prezydenta Łukaszenki, nie ma zupełnie żadnego sensu, bo to tylko eskaluje konflikt. I my, Polacy, nie powinniśmy patrzeć na Łukaszenkę tak, czy to jest tam dyktator, czy to jest demokrata, czy to jest republikanin, tylko powinniśmy patrzeć na to, jak najwięcej korzyści możemy osiągnąć ze współpracy z Łukaszenką, prawda? Ja uważam, że Polska ma trzy strategicznie ważne interesy na Białorusi. Pierwszym to jest interes gospodarczy, żeby umożliwić polskim firmom tam ekspansję na ten rynek, bo przecież Białoruś, która żyje ze sprzedaży tam produktów drewnianych, której gospodarka jest, przemysł bardzo mały przecież jest nastawiony na eksport do Rosji, ona bardzo dużo musi importować. I w związku z tym jest naturalnym kandydatem dla Polski po to, żeby polscy producenci czy kosmetyków, czy towarów spożywczych, czy towarów przemysłowych, czy elektroniki mogli tam właśnie eksportować, bo przez to, że jest to nam, jest na Białoruś najbliżej, przez to koszty transportu są tanie, a więc nasze produkty są tańsze niż produkty tam niemieckie, francuskie, nie mówiąc już o hiszpańskich czy portugalskich. Drugim interesem żywotnym naszego państwa na Białorusi to jest ochrona polskiego dziedzictwa i polskiej mniejszości narodowej. A trzecim, już niestety zaprzepaszczonym, to jest to, żeby Białoruś była takim buforem odgradzającym nas od Rosji. To jest ten pomysł jeszcze marszałka Piłsudskiego, czyli żeby między Polską a Rosją, czy Europą Zachodnią a Rosją zbudować taki szereg takich buforowych państwewek, które by odgradzały nas od Rosji. No to się niestety nie udało zrobić, bo wskutek bezsensownej polityki polskich władz Putin trafił w ramiona, znaczy Łukaszenka i Białoruś trafiły w ramiona Putina i Rosji i de facto już teraz Białoruś jest gubernią rosyjską, chociaż formalnie jest niepodległym państwem i paradoksalnie to się stało w dużej mierze dzięki telewizji Bielsat, bo ludzie stojący za telewizją Bielsat, ludzie stojący za polską polityką zagraniczną, za MSZ-em, oni nie mieli kompletnie żadnego pojęcia ani o wschodzie, nie mieli żadnej koncepcji państwa, rozwoju stosunków ze wschodem, w związku z czym oni przyjęli taką fatalną dla Polski logikę, żeby robić to, co każe Waszyngton, a Waszyngton traktuje Polskę w swoich rozgrywkach z Moskwą jako takiego właśnie chłopca do bicia, jako takiego pionka, którego można gdzieś tam posłać i który będzie urządzał awantury nawet kosztem swojego interesu. No bo proszę Państwa, Łukaszenka, ja o tym mówiłem wielokrotnie, także tutaj na swoim wideo felietonie, Łukaszenka, on starał się prowadzić politykę samodzielną, starał się prowadzić politykę niezależną, on próbował bratać się z Europą, próbował nawiązywać z Unią Europejską bardzo dobre stosunki, także handlowe. Nawet do papieża Benedykta XVI w 2006 roku pojechał, żeby przedstawić siebie tutaj w mediach jako takiego człowieka otwartego, skłonnego do dialogu. Spekulowano nawet, że być może zaprosi Benedykta XVI na Białoruś. Nie zaprosił, Benedykt XVI tam nie pojechał. Ale w interesie Polski wówczas absolutnie strategicznym było to, żeby wciągać Łukaszenkę w orbitę polskich interesów, czyli żeby handlować, żeby wprowadzać ułatwienia w wymianie towarów, w przepływie osób, kapitału, żeby można było jakoś współpracę nawiązać przy odbudowie tych zamków, prawda, pięknych, jeszcze dawnych polskich, żeby jakoś wymianę młodzieży robić i tak dalej, żeby tylko, broń Boże, Łukaszenka nie zintegrował się ze wschodem. Dlaczego inflacja i ceny benzyny szaleją? Czemu służą programy socjalne? I wreszcie, gdzie znikają nasze pieniądze? To wszystko w szokującej książce Imperium Marnotrawstwa. I jak się zachowywali tutaj polscy ministrowie spraw zagranicznych? Ano stworzyli sobie telewizję Bielsat, która wszem i wobec ogłaszała światu, jaki to Łukaszenka jest zły. Czyli polski MSZ zaczął Łukaszenkę ignorować, zaczął go opluwać przez ten właśnie Bielsat. I to prowadziło do tego, że Łukaszenka, to się wplatało w taką politykę izolowania Łukaszenki ze względu na to, że on nie przestrzega standardów demokratycznych, że karę śmierci wprowadził na Białorusi, nawet tam w ostatnich latach ileś tam tych wyroków śmierci wykonano, nie tylko na przeciwnikach Łukaszenki, a przede wszystkim na terrorystach. Tam była kiedyś taka historia zamachu w metrze w Mińsku. Sprawców osądzono, skazano na karę śmierci i stracono, i bardzo słusznie, bo tak się postępuje z terrorystami.
mówiono tam, że Łukaszenka jest dyktatorem. No to może jest i prawda, tylko co z tego? W polityce się nie można takimi kryteriami kierować. W polityce należy się kierować wyłącznie interesem narodowym, niczym innym. A tutaj ten interes był właśnie taki, jaki mówię. I teraz dlaczego tutaj Polska dała plamę? Dlatego, że Polska robiła z jednej strony to, czego oczekiwały Stany Zjednoczone, a z drugiej strony to, czego oczekiwała Unia Europejska, i robiła to zapominając o własnym interesie, bo efektem tych sankcji na Łukaszenkę, tej izolacji Łukaszenki, tego właśnie zamykania się na Białoruś, była reakcja, kontrsankcje. To znaczy Łukaszenka odpowiadał na to swoimi działaniami wrogimi wobec ludności europejskiej, tylko dowcip polega na tym, że na Białorusi nie ma mniejszości portugalskiej, nie ma mniejszości niemieckiej, nie ma mniejszości holenderskiej, za to jest bardzo silna mniejszość polska. I to, że Polska się przyłączyła do tego europejsko-amerykańskiego chóru przeciwników Łukaszenki, opluwaczy Łukaszenki, spowodowało to, że Łukaszenka odpowiedział retorsjami w stosunku do mniejszości europejskiej, tylko dowcip polega na tym, że tam poza mniejszością polską nie ma de facto żadnej innej mniejszości europejskiej. Czyli takie były skutki tego dla Polski. No nikt z tego przez lata nie wyciągał wniosków, mimo że ludzie trochę się w polityce wschodniej orientujący, jak niżej podpisany, o tym alarmowali. No i efekt był tylko taki, że nakręcano te wszystkie antyłukaszenkowskie działania, co z jego strony powodowało odwet. Zupełny nonsens. W ten sposób przeszkadzano ludziom we wzajemnej wymianie handlowej, przeszkadzano ludziom w biznesach, przeszkadzano ludziom we wszystkim, a Białoruś izolowana wpadała w ręce Putina. Dzisiaj de facto połączona umowami międzynarodowymi dwustronnymi z Rosją Białoruś traci kawałek po kawałku swoją suwerenność. Za chwilę już będzie nawet formalnie gubernią rosyjską. Co robi w tej sytuacji rząd? Ano rząd polski, zwłaszcza w czasach pana Morawieckiego, jeszcze bardziej ten konflikt eskaluje. Przecież pamiętamy, jak ponad półtora roku temu pan Morawiecki dał willę na Saskiej Kępie jakiemuś ośrodkowi, którego uznał za prawowity rząd białoruski. No przecież to się w głowie nie mieści. To było de facto przecież wypowiedzenie politycznej wojny Łukaszence. No a teraz telewizja Bielsat podaje informację, że my w Polsce szkolimy ochotników, którzy mają pojechać na Białoruś i obalić Łukaszenkę. No proszę Państwa, nawet jeżeli tak jest, to jakżeż na litość boską można o czymś takim mówić? No, mówiliśmy jako pierwsi, jako jedyny kraj na świecie, kto jest naszym szpiegiem, kto jest naszym agentem. Pan Macierewicz to publikował w swoich raportach. Jako jedyny kraj na świecie przyznawaliśmy się do handlu bronią z krajami objętymi embargo. Jako jedyny kraj na świecie mówiliśmy, że mamy tajne więzienia CIA. Teraz jako jedyny kraj na świecie, wcześniej, rok temu, znaczy pół roku temu, jako jedyny kraj na świecie pochwaliliśmy się, że broń dostarczamy walczącej Ukrainie, a teraz się chwalimy tym, że przygotowujemy specjalny oddział do obalenia Łukaszenki. Przecież, proszę Państwa, to jest polityka prowadzona przez ludzi, którzy powinni być w psychiatryku. No przecież takich rzeczy nie wolno mówić. Czy Amerykanie mówili kiedyś publicznie o tym, że obalają rządy w jakichś krajach, które się im nie podobają, że robią przewroty? Czy Niemcy mówiły w 1917 roku, że Lenina sponsorują? A my, jak gówniarze, wymachujące szaberką, o wszystkim mówimy. No, jaki teraz tego będzie skutek? No, skutek może być dramatyczny, bo w polityce międzynarodowej obowiązuje zasada wzajemności, czyli że jedno państwo, że dwa państwa starają się budować relacje takie same względem siebie. To znaczy, jeśli jedno państwo wprowadza drugiemu wizy, no to w rewanżu drugie państwo pierwszemu wprowadza wizy. Jeżeli jedno państwo za te wizy żąda opłaty, no to drugie państwo za te wizy też żąda opłaty. Jeżeli pan Morawiecki wpadł na genialny pomysł, żeby ogłosić światu, że prawda daje willę na Saskiej Kępie, która nawiasem mówiąc nie była rządowa, jakiemuś ośrodkowi opozycyjnemu przeciwko Białorusi, że uznaje ten ośrodek za ośrodek władzy, no to pan Łukaszenka odpowiedział kryzysem granicznym. A teraz, kiedy rząd mówi, że tutaj w Polsce się szkoli oddział ochotników do obalenia Łukaszenki, no to czym może odpowiedzieć Łukaszenka? No może odpowiedzieć tym samym, czyli że wyszkoleniem jakiejś
jakieś grupy dywersantów, którzy polski rząd przyjadą obalić, albo może odpowiedzieć zbrojnie. To na przykład, jeżeli dopuszczamy ten scenariusz, że Białoruś wejdzie z Rosją i stworzy drugi front na Ukrainie, no to może jakieś rakiety polecą na Polskę, może będą jakieś sankcje, może tego nie wiemy, ale jest zasadnicze pytanie, po co? A po jaką cholerę to wszystko robić? Przecież w interesie Polski jest to, żeby polskie firmy mogły eksportować na Białoruś, bo z eksportu są pieniądze. Z pieniędzy jest praca dla ludzi, jest rozwój przemysłu, jest zwiększenie produkcji tych eksportowanych towarów, no i są podatki dla Skarbu Państwa i składki ZUS. No i większa przewaga konkurencyjna polskich firm. To z eksportu, prawda? No, pan Łukaszenka będzie nam ten eksport teraz ograniczał. Czyli przez idiotów, kretynów w polskim rządzie ileś firm, które mogłyby spokojnie eksportować na Białoruś, nikt nie będzie eksportował. Trzeba się też liczyć z tym, że Łukaszenka odpowie jakimiś innymi krokami, a to będzie utrudniał życie Polakom przyjeżdżającym na Białoruś, a to kogoś spektakularnie zamknie do kryminału na tej Białorusi, tylko za to, że jest Polakiem. To są takie dyplomatyczne sygnały, które państwa sobie czasem wysyłają. No, jest to, reasumując, zupełnie nikomu do niczego niepotrzebne. Ktoś z państwa może się teraz wzburzyć i powiedzieć, no ale jak to, czy my mamy współpracować z dyktatorem, który łamie prawa człowieka? Odpowiedź brzmi, oczywiście, że tak, bo każde szanujące się państwo szuka swojego interesu. I jeżeli współpraca z dyktatorem jest korzystna dla nas, bo przynosi nam jakieś konkretne korzyści, na przykład rynki zbytu dla polskich firm, to oczywiście z nim należy współpracować. A jeżeli nam nie przynosi zysków, to należy z nim nie współpracować. Natomiast w polityce zagranicznej trzeba się kierować wyłącznie chłodnym i cynicznym interesem. To jest bez znaczenia, czy Łukaszenka jest dyktatorem, czy on jest demokratą, czy jest republikaninem. To jest bez znaczenia, bo znaczenie ma tylko i wyłącznie to, jakie my możemy korzyści odnieść z tego. A antagonizowanie Łukaszenki przynosiło nam trzy straty, a więc po pierwsze to, że Łukaszenka zamykał rynek dla polskich produktów, na czym spokojnie korzystały inne kraje. Drugie to, że prześladował polską mniejszość, bo przecież to nie jest tak, jak to przedstawia telewizja Bielsat, że Łukaszenka gnębi polską mniejszość, bo jest psychopatą. Łukaszenka jest bardzo racjonalnie myślącym człowiekiem, bardzo pragmatycznie myślącym człowiekiem i Łukaszenka to robi w odwecie na działania Polski. I to jest prawda. Żadnej innej przesłanki tam nie ma, więc takie opluwanie Łukaszenki bez sensu zupełnie, z którego nic kompletnie konstruktywnego dla Polski nie wynika, no, prowadzi właśnie do tego, że on wzmacnia prześladowania tej polskiej mniejszości. No i po trzecie, im bardziej my tego Łukaszenkę opluwamy, im bardziej się na niego zamykamy, tym bardziej on idzie w stronę Rosji. Informacja o tym, że w Polsce się szkolą dywersanci, no, daje kolejny znakomity pretekst Łukaszence do tego, żeby się wiązać z Putinem, żeby obrażać Polskę, pluć na Polskę. Po cholerę to wszystko. A teraz wyobraźmy sobie sytuację, proszę państwa, że spełni się wielkie marzenie pani Agnieszki Romaszewskiej-Guzy, pani Katarzyny Gujskiej-Rachoń i wszystkich tych opluwaczek pisowskich, rusofobicznych i zostanie obalony pan Łukaszenka. No przecież trzeba być kretynem do kwadratu, żeby liczyć, że władzę po nim na Białorusi przejmie jakiś prodemokratyczny opozycjonista, który Białoruś zaprowadzi na Zachód. To naprawdę w głowę się prościej puknąć. Skąd ten opozycjonista się tam ma wziąć? Z więzienia ma nagle wyjść? Z choinki ma się urwać? Z nieba ma zeskoczyć? No przecież gdyby ktokolwiek teraz obalił pana Łukaszenkę, to natychmiast zająłby jego miejsce ktoś jeszcze bardziej prorosyjski. No przecież Władimir Putin na pewno o to zadba. I boję się, że następca Łukaszenki byłby jeszcze mniej bezpieczny dla Polski i jeszcze bardziej prorosyjski. Dlatego naprawdę niechże się puknie w głowę ten MSZ i niech przestanie robić głupoty, które polskiej racji stanu wyłącznie szkodzą.
Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Na koniec mam do Państwa jeszcze prośbę. Jeżeli Państwu podoba się to, co mówię, to, co robię, to jak patrzę władzy na ręce, zachęcam do subskrybowania mojego kanału, bo chciałbym niedługo już przekroczyć 10 tysięcy subskrybentów. Zachęcam Państwa do udostępniania, do komentowania moich filmików. Zachęcam do łapki w górę. A jeżeli komuś szczególnie podoba się to, co robię, to zachęcam do dobrowolnych wpłat na moje konto, które widzicie Państwo pod filmem. Otrzymuję od Państwa ostatnio wpłaty w różnych sumach. Za wszystkie serdecznie dziękuję i zapewniam, że wszystkie zostają wykorzystane do sfinansowania moich badań dziennikarskich, żeby Państwu opowiadać o tym, jak funkcjonuje Polska. Dziękuję bardzo. Jak wyglądał Anschluss w polskim wydaniu? Komu i dlaczego zależało na przystąpieniu do Unii Europejskiej? Dlaczego hasło Targowica jest nadal aktualne i czy Niemcy chcą stworzyć Czwartą Rzeszę? Anschluss. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w kapitalbook.pl.